Dobrze, to czekamy, tak? To poczekamy chwilę, dobrze? A coś, coś innego? U mnie. O, tak liczyłem, że się pojawi się. No tak myślałam, że to nie będziemy na nas czekali. Chwałem na to, nie wstępnie konferencji. Gotowe. Tak. Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej w sprawie, która bulwersuje i dotyczy wolności, dotyczy każdego z nas, dotyczy również aspektów ekonomicznych. Solidarna Polska składa na ręce Pani Marszałek projekt uchwały, który dotyczy zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2030, a właściwie wezwania polskiego parlamentu do tego, aby instytucje unijne wycofały się z tego chorego ideologicznego pomysłu. Liczymy na to, że wszystkie opcje polityczne w kraju udzielą poparcia uchwale i ona zostanie przyjęta przez aklamację z jednego prostego powodu. Drożyzna i wykluczenie komunikacyjne to pomysł dotyczący właśnie zakazu rejestracji samochodów spalinowych do 2035. Polski parlament jest zobowiązany do tego, aby reprezentować interes Polaków i polscy posłowie, mam nadzieję, że jednogłośnie przez aklamację zaakceptują projekt uchwały, który skrywa właśnie instytucje unijne przed tym chorym ideologicznym projektem. Ideologicznym projektem, który oznacza drożyznę, ale również jest niebezpieczny z uwagi na import, czy właśnie dostarczanie elementów, suplementów dotyczących produkcji samochodów elektrycznych, również miksu energetycznego, bezpieczeństwa energetycznego jako takiego. Dlatego Solidarna Polska tą uchwałę przygotowała i zostanie ona skierowana na ręce Pani Marszałek. Liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość również zaakceptuje, czy właściwie wesprze nas w kwestiach głosowania już na najbliższym Sejmie, aby wszyscy posłowie mogli pracować nad tym projektem uchwały, który wzywa unijne instytucje do zaprzestania czy wycofania się ze szkodliwego zakazu rejestracji samochodów spalinowych do 2035. Szanowni Państwo, w przypadku telefonów stacjonarnych to technologia, to innowacyjność, to rynek zweryfikował, że mamy komórki. Tak może też być w przypadku samochodów, więc odgórny zakaz jest czymś, co jest absurdalne. Dlatego Solidarna Polska wzywa, apeluje i przygotowała projekt uchwały, który ma właśnie zaapelować do instytucji unijnych o wycofanie się z tego chorego pomysłu. Szanowni Państwo, jako Solidarna Polska wyciągamy pomocną dłoń dla polityków opozycji, którzy głosowali za wprowadzeniem zakazu aut spalinowych od 1935 roku. Politycy Platformy przyzwyczaili nas do tego, że chcą zubożałego społeczeństwa polskiego. To idzie w parze razem z raportem C40, który podpisał Rafał Trzaskowski. Tam były wskazane różnego rodzaju obostrzenia. Jednym z celów jest to, aby doprowadzić do wykluczenia komunikacyjnego. Bo co niesie za sobą zakaz sprzedaży aut spalinowych po 1935 roku? To niesie za sobą, że nie będzie stać ludzi na samochody nowe, a nie będzie samochodów na rynku wtórnym. Doskonale wiemy, każdy z nas użytkujący telefon komórkowy czy inne sprzęty, które mają baterie, że żywotność baterii jest krótkotrwała. Trwa ona około 3-4 lata, w samochodach 6-7. Co w przypadku utraty swojej mocy i właściwości taka bateria w samochodzie, jak ona wpływa na taki samochód? Wpływa w ten sposób, że samochód jest bezużyteczny. Nie będzie możliwości zakupu 10-12-letniego auta elektrycznego na rynku. To prowadzi do tego, że na auta będzie stać tylko sferę bogaczy. My chcemy reprezentować ogół społeczeństwa i chcemy, aby każdy, kto potrzebuje auta do celów prywatnych czy służbowych, mógł te cele wykonywać poprzez transport samochodem. Dlatego przygotowaliśmy uchwałę jako Solidarna Polska, żeby opozycja miała chwilę czasu na zastanowienie i na wycofanie się z tych szkodliwych postulatów. Bo oprócz tego, że na rynku wtórnym nie będzie stać nas na samochody, to infrastruktura nie jest w stanie się dostosować do samochodów elektrycznych w tak krótkim czasie. Już teraz mamy problem z zaparkowaniem samochodów na osiedlach w dużych miastach jak Warszawa, Lublin czy Gdańsk, a co dopiero jeśli będziemy musieli te samochody w ciągu nocy załadować pod swoim blokiem. Nie będzie takiej możliwości w ciągu następnych 15 lat. To prowadzi do tego, że nie będziemy mogli jechać na wakacje, na przykład mieszkając w Warszawie, do Szczecina nad Polskie Morze czy do Międzyzdrojów, bo nie będziemy w stanie dojechać na jednym
zasięgu naładowanej baterii, co będzie prowadziło do tego, że powstanie jeden wielki armagedon. Szanowni Państwo, średnia wieku samochodów w Polsce to ponad 14 lat. Czy już widzimy, że dzisiaj Polacy wcale nie kupują nowych samochodów, zwłaszcza na to, że po prostu nowy samochód jest drogi, a w przypadku elektryków to jeszcze większa cena. Więc te aspekty ekonomiczne są jak najbardziej uzasadnione, stąd ta uchwała, którą przygotowaliśmy jako Solidarna Polska. Chciałam zapytać się Donalda Tuska, bo prokuratura wszczyna postępowanie właśnie w sprawie Tuska. Dlaczego w takim razie dopiero teraz, skoro ta sprawa ciągnie się od 2014 roku i dotyczy wydarzeń 2014 roku? Pani redaktor, po pierwsze to jest dezinformacja, którą pani przedstawiła, nie w sprawie przeciwko, tylko w sprawie. Nie przeciwko Donaldowi Tuskowi, tylko w sprawie. Jest zawiadomienie zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Jeżeli prokurator, no musi zweryfikować przecież tę informację. Państwo by chcieli, żeby tylko i wyłącznie była wyłączona odpowiedzialność, żeby ktokolwiek związany z Donaldem Tuskiem. Nie, no jest to weryfikacja w sprawie. Jeżeli oczywiście będą dowody, no to dalsza decyzja jakaś tam będzie, być może umorzenie, być może jakiś inny kierunek, ale nie Donald Tusk nie będzie tchórzem i nikt nie porobi po prostu w spodnie. No. Pan minister Zbigniew Ziobro miał 64 postępowania, kiedy prokuratorem generalnym była osoba związana z Donaldem Tuskiem. Wszystkie były zakończone pozytywnie dla pana ministra Ziobro i nikt z tego nie robił jakiejś wielkiej afery. A to w tym wypadku jest w sprawie, a Donald Tusk już robi jakieś nie wiadomo czego się obawia. No szanowni państwo, no nie róbcie. Zatem, czy naprawdę Donald Tusk nie odróżnia czym jest przeciwka w sprawie? Ona przecież specjalnie manipuluje. No ja widziałem ten pasek również w TVN-ie, który cały czas drożny. Po co państwo dają informację, że ktoś jest przeciwko? Nie, jest w sprawie. Więc naprawdę niech Donald Tusk nie robi spodnie, niech nie będzie małym chłopczykiem, który boi się wszystkiego naokoło. Po prostu niech nie manipuluje opinią publiczną, bo to nie przystoi tak dorosłemu facetowi, jakim jest Donald Tusk. Donald Tusk kiedyś powiedział, że najbardziej pozytywnym programem opozycji jest bycie antypisem. Widzimy doskonale, że sytuacja, w której prokuratura wszczyna z urzędu postępowanie, jest wykorzystywana w sposób polityczny. Platforma Obywatelska i jej lider Donald Tusk nie mają pomysłu na Polskę, nie mają żadnej propozycji, z jaką chcieliby iść do wyborów i tego typu sytuacje całkowicie obiektywne z punktu widzenia prawa, bo jeśli jest zawiadomienie, prokuratura jest zobowiązana do tego, żeby przyjrzeć się sprawie, wykorzystuje w sposób polityczny, nie po raz pierwszy. Panie Donaldzie, niech pan się nie boi. Niech pan się boi, nie boi. Pan uważa, że pewnie cała Polska za panem stoi, co prawda nie stoi, ale niech pan stanie w prawdzie, jeśli pan nie ma nic do ukrycia, to niech pan będzie spokojny. To, co pani powiedziała, zwróciła pani uwagę. Po pierwsze, to jest kwestia dat, które wskazują, że nie ma przedawnienia. Po drugie, to musi być zweryfikowane. A po trzecie, zawiadomienie nie jest z 2014 roku, tylko no, teraz, niedawno. Więc chodzi o to, żeby zweryfikować informacje. To chyba coś naturalnego. Właśnie stacja TVN powinna oczekiwać od prokuratury, że jeżeli ktoś składa zawiadomienie, to jest to rzetelnie rozpatrzone, jest to przeanalizowane. I to bardzo dobrze, że to jest przeanalizowane. I Donald Tusk powinien właśnie w takim kierunku iść, a nie po prostu jak, nie wiem, co mu chodzi. No, przypomnijmy. Nie, dlaczego, tylko dlaczego dopiero teraz? Nie chodzi o to. No to pani pyta, proszę pytać osobę, która to składała, dlaczego teraz to złożyła, a nie przedstawicieli. A gdzie jest w takim razie spójność w działaniu? Bo z jednej strony mamy Komisję do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, a z drugiej strony jest tutaj zarzut, że Donald Tusk wyrzucił kontrolę w spółce Składy Węgla u Polenty. Gdzie w takim razie jest ta konsekwencja w tych działaniach? No bo to jedno ze wszystkich. Ale pani miesza wątki. Z jednej strony jest inicjatywa polityczna związana z komisją, która ma znajdywać potencjalne rosyjskie wątki w polityce energetycznej państwa z decyzjami prokuratorskimi fachowców, którzy stoją na straży prawa, jakim jest organ prokuratury, który rozważa zawiadomienie i bada. Nie stawia wyroków, nie oskarża Donalda Tuska, tylko prowadzi postępowanie w sprawie, na podstawie zawiadomienia. Nie przesądza o tym, czy jest tutaj ktoś winien, czy ktoś robił dobrze, czy źle, tylko wszczyna postępowanie, żeby tę sprawę wyjaśnić, skoro takie zawiadomienie trafiło do prokuratury. A czy pan Falenta jest osobą wiarygodną? Ale panie redaktorze, Marek Falenta jest obywatelem polskim, takim jak pan, jak i ja. Niezależnie od wątpliwości co do jego reputacji, ma pełne prawo procesowe składać zawiadomienie. I prokuratura nie jest od tego, żeby dokonywać oceny informacji przekazanej prokuratorze na podstawie osoby składającej tego rodzaju zawiadomienie. Bo wiemy doskonale, że bardzo często zdarzają się na przykład świadkowie koronni, którzy są skazani, a później okazuje się, że chcą się podzielić informacjami, które są z punktu widzenia prokuratury materiałem cennym i rzucającym nowe światło na niektóre kwestie. Ja tej sprawy nie przesądzam, ale nikt nie może odebrać prawa komukolwiek na składanie zawiadomień.
Fit for 55 i to jakby dzisiaj minister Moskwa też powiedziała, że już tutaj zacytuję, że będą chcieli to jakoś zablokować. Z kolei Państwo do tej pory słyszeliśmy, że polska opozycja w Parlamencie Europejskim poparła niekorzystne dla Polaków tak zmiany, było. Więc w takim razie jakie jest stanowisko ostateczne w sprawie tego pakietu zmian? Czy rzeczywiście to jest niepotrzebne i też czy Państwo mają w ogóle świadomość, że na tym etapie już tak na pewno nie da się tych rozporządzeń zablokować? Ma Pani też na pewno świadomość, że pakiet Fit for 55 to nie jest nie jeden akt, znaczy właściwie nie jeden dokument, tylko szereg dokumentów, wiele zmian, które następują i polska racja stanu jest taka, aby wszystkie te niekorzystne dla Polski propozycje odrzucać i tam, gdzie to jest możliwe, po prostu blokować. Niestety w przypadku samochodów spalinowych już widać, że za daleko to zabrnęło, ale są jeszcze inne elementy, które są związane, chociażby ostatnie decyzje, które były, to jest budownictwo ETS rozszerzone na budownictwo, na transport lotniczy. W tym roku, jak Pani będzie chciała na majówkę polecieć na przykład do Rzymu, to już Pani w tanich liniach nie skorzysta, w tanich liniach praktycznie nie będzie i też nie pojedzie Pani samochodem za tak małe pieniądze, jak mimo wszystko, mimo tych cen dzisiaj ropy, z uwagi na ETS, również na transport. No również jak Pani pojedzie do kogoś za kilka lat, to jego dom również będzie opodatkowany, być może nie będzie miał piecyków gazowych, węglowych, będzie tylko pompa ciepła, droga pompa ciepła, więc widzimy, że też szereg zmian jest niekorzystny dla Polaków, stąd zapowiedź i satysfakcja z tego, że przynajmniej werbalnie taki komunikat ze strony ministerstwa, czy po mojej pani minister jest, ale my mamy uwagę co do w ogóle podejścia, jeżeli chodzi o Unię Europejską i uważamy, że odstępstwo z 2020 roku nie było rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem. Stąd Solidarna Polska od początku do końca przestrzega nie tylko przed pakietem Fit for 55, 300 zł miesięcznie na panią, na pana, na wszystkich, 256 tysięcy złotych na polską rodzinę, 64 tysiące na każdego z nas do 2030 roku. Według wyliczeń Banku PKO ekspertów 189 miliardów euro będzie nasz kosztował właśnie ten pakiet. Stąd Solidarna Polska przestrzegała i konsekwentnie będziemy zawsze za blokowaniem ideologicznych pomysłów. Dziękuję. Pani redaktor zadaje pytanie, jak zablokować Fit for 55. Ja się cieszę, że redakcja TVN-u też się zastanawia, jak zablokować ten szkodliwy dla Polski pakiet ruiny i biedy w Polsce. Rzeczywiście sytuacja jest niezwykle trudna, ponieważ wasz guru Franz Timmermans, jeden z wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, na początku grillował Polskę pod kątem wymiaru sprawiedliwości. Teraz znalazł pole, w którym może nam dowalić jeszcze bardziej, mówiąc kolokwialnie i brzydko. Tym polem jest transformacja energetyczna. Te dokumenty, które zostały przygotowane w ramach pakietu Fit for 55, według ekspertów ich ostrze jest wymierzone przede wszystkim w nasz kraj. Więc my jako klasa polityczna i Państwo jako dziennikarze wszyscy powinniśmy się zastanawiać, jak zablokować tego typu niewygodne i niedobre rozwiązania dla Polski. Ostatnio na konferencji pan minister Kaleta zapowiadał, że przedstawimy jako Solidarna Polska nasz pomysł zablokowania tego, tylko cała perfidia w planie Timmermansa, Fit for 55, polega na tym, że omija on przepisy traktatowe. Traktaty zobowiązują Unię Europejską do tego, aby tego typu zmiany były wprowadzane jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie. Natomiast Franz Timmermans ma w głębokim poważaniu, nie pierwszy raz zresztą, praworządność, o której tak głośno i często mówi, i łamie tą praworządność, wprowadzając regulacje, które nie są wprowadzane w odpowiedniej procedurze. Jeśli Franz Timmermans łamie tę procedurę, to my musimy się zastanowić, jak na to radykalnie odpowiedzieć. Tym bardziej, że pakiet Fit for 55 będzie nas wszystkich obowiązywał, również świadectwo energetyczne nawiertnicze i będzie musiało obowiązywać. Pytanie, czy Państwo na przykład nie będziecie opodatkowani z powodu tego, że na przykład Wasz budynek jest niewystarczająco zeroemisyjny w perspektywie Franza Timmermansa. Zdają sobie sprawę, że na tym etapie już praktycznie nie da się tego zablokować. Tak jak powiedziałem, pani redaktor, powiedziałem, że perfidia polega właśnie na tym, że przyjęto sposób implementowania tych przepisów w ominięciu traktatów. W ominięciu traktatów. A wszyscy eksperci, tutaj przywołam choćby często tweety Jacka Saryusza Wolskiego, niekwestionowanego autorytetu w kwestiach prawa europejskiego, czy Sebastiana Kalety, którzy przywołują przepisy traktatowe dotyczące polityki energetycznej i klimatycznej, które wprost mówią o tym, że wymagana jest jednomyślność. A pani właśnie mówi, że ta jednomyślność nie będzie zachowana. Czyli pani sama potwierdza, że Franz Timmermans łamie prawo unijne. I to jest rzeczywiście straszna sprawa, no bo pani mówi, że już jest trudno to zablokować. Rzeczywiście jest trudno zablokować.
jest trudno zablokować, ponieważ jest łamane prawo unijne, ale my przygotujemy i zaprezentujemy nasz pomysł, jak to można zablokować. Bo rzeczywiście jest to trudne. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Konferencję i jeszcze raz przesłuchać moje pytania, bo ono absolutnie tak nie brzmiało. Chciałam jeszcze zapytać, nawiązać do wizyty ministra Szynowskiego-Welsenka w rozmowie Piaseckiego odnośnie sytuacji polskich rolników, ale też tego, jak mówił pan minister, że Komisja Europejska nie podejmowała działań w sprawie Ukrainy o zboża, sytuacja szybko się nawarstwiała, trzeba było mieć środki nadzwyczajne, ale patrząc na reakcję polskiego rządu, czy ona nie była współczynna w stosunku do alarmów ze strony rolników i zresztą też opozycji, które pojawiały się już w lipcu zeszłego roku? Jeśli mogę, to powiem tylko tyle, że kwestie cen zbóż są giełdowe, to jest MATIF i one, ceny na giełdzie różnią się od wielu czynników. I rzeczywiście w ostatnich miesiącach zauważyliśmy, że te czynniki związane są z radykalnym importem zboża z Ukrainy, co zauważyli liderzy też innych państw unijnych. Przypomnijmy pismo premiera Morawieckiego razem z 6 innymi premierami, którzy państw, które graniczą i są w pobliżu Ukrainę, że ten problem występuje. Polityka celna leży na barkach Unii Europejskiej i w naszej ocenie komisarz do spraw handlu Unii Europejskiej zawiódł, ponieważ nie zareagował w odpowiednim czasie, żeby zabezpieczyć rynek rolny w Unii Europejskiej. Pani redaktor, kolejny raz TVN jakby jak mantrę powtarza kwestię komisarza Wojciechowskiego, ale trzeba się douczyć, Za politykę celną Unii Europejskiej nie odpowiada komisarz do spraw rolnictwa, tylko komisarz do spraw handlu. A cały problem zbożowy w Polsce wynikał ze zniesienia ceł produktów rolnych pochodzących z Ukrainy. I na szczęście nasze mocne stanowisko, stanowisko też innych państw, które są dotknięte tym kryzysem, spowodowało, że Unia Europejska się ocknęła. Tylko jak zwykle Unia Europejska się ocknęła zbyt późno. Dziękujemy bardzo. W takim razie bardzo.